Cześć, z tej strony Jim z The Hunter Polska i chciałbym wam dzisiaj przedstawić dwa nowe produkty, które wyszły wczoraj do gry. Są to kolimatory firmy Aimpoint, jeden H34L, a drugi jest to Aimpoint Micro H1. Co o nich? Każdy kosztuje 350 emsów, co w porównaniu do innych przyrządów optycznych jest dość drogie, ponieważ te oferują nam praktycznie nic. Nie mają żadnego zbliżenia, czyli zoom zerowy. Jest tylko w nich czerwona kropka, którą możemy powiększyć albo zmniejszyć. Kolimatory same w sobie, powiem, no, przydatna rzecz. Strzelałem wczoraj, polowałem z nimi i jest super, ale no, cena jest trochę zbyt wysoka. No i ograniczenie Micro H1 do tego, że pasuje wyłącznie do Blazera R8, jest już chyba lekką przesadą. Natomiast H34L pasuje do każdego rodzaju broni firmy Anschutz, czyli dość duża gama tam jest. Tych sucerów 223, 8x57, 93 i tak dalej. Jak to wygląda? No, jak widzicie, jest to zwykłe szkiełko. Widzimy, jedyną nowością tu może być to, że widzimy po prostu to, co się dzieje dookoła. W innych lunetach tego nie ma. Gdzie jest czerwona kropka? No i tu jest taki właśnie problem dla niektórych. Jeżeli długo mamy schowaną broń i z niej nie korzystamy, to czerwona kropka znika, czyli kolimator się wyłącza. Żeby ona się z powrotem pojawiła, wystarczy kółkiem myszy poruszać przód, tył i wtedy ona się z powrotem pojawi. Jak to wygląda z tą kropką? No, możemy ją powiększyć, to jest najmniejszy rozmiar jej, a kółko do góry myszki poruszając powiększymy ją. No i jak widzicie, jest dość taka średnica, duża ta kropki, nie wiem jak tam kto woli, ja na przykład wolę tą najmniejszą, bo widzę bardzo dokładnie gdzie celuję, ale to może tylko moje upodobania. Jak to wygląda w praktyce? No, przy polowaniu na duże, może na duże, na zwierzęta, które przebywają w dużych stadach, bardzo przydatna rzecz. Powiem, że jesteście w stanie upolować się do większą ilość zwierząt niż z normalną lunetą, ponieważ widzicie na bieżąco, gdzie co ucieka. Czym się różni od Aimpointa Micro H1? No właśnie, praktycznie niczym. To jest to samo, tylko ma mniejszy rozmiar i pasuje wyłącznie do Blazera R8. Sami zobaczcie, wygląda tak samo. Kropka jest ta sama, zasada działania ta sama, więc to jest dwa razy to samo, tylko że chcieli sobie więcej zarobić, więc kupcie co wolicie. Ja osobiście kupiłem dwa, ponieważ poluję dużo z Blazera R8 i z karabinów firmy Anschutz. Koszt takiego jednego to jest około 10 zł w rzeczywistości, bo to jest 350 emsów, czyli za 2 20 zł trzeba liczyć, tak? Jak to wygląda w praktyce, zobaczymy też zaraz. Pokażę wam, jak się z tym poluje. Mi osobiście wpadło to trochę w rękę i w oko. Wygodniej się z tym poluje, no ale to wszystko zależy od tego, jaką mamy grubą kieszeń. Jak to wygląda na strzelnicy, zaraz możemy zobaczyć. Oczywiście R8 nie jest dozwolony na łosie, tylko na małe jeleniowate. Tu jest dokładnie to samo, więc nie ma co za dużo pokazywać. Teraz na dużo odległości, ja również strzelam z tym mniejszym, ale jeżeli ktoś woli większą, to też nie ma problemu, żeby powiększyć, dlatego to jest przydatna rzecz, ta powiększająca się kropka. W kolimatorze, który jest dostępny do strzelby, niestety tego nie ma. Ale chyba najlepszą rzeczą z tego wszystkiego jest to, że po prostu widzimy wszystko to, co się dzieje dookoła. Ok, znajdujemy się na Red Feeder Falls. Zaraz wam zademonstruję Aimpoint Micro H1 podczas użycia go na karabinie Blazer R8. No więc chyba zaczynajmy. Kropka, ja wolę najniższą. I pierwszy strzał. Drugi strzał. To jest kolimator Aimpoint H34, zamontowany na Anschutz 9. Zobaczymy, jak się sprawdzi na dużych odległościach. I misiek leci.